Będzie pierwszy twój występ, nie? Na YouTubie. Co byś robił? Łapał ryby. So that positive, yes? Maybe you're gonna win? Cześć, witajcie na Mistrzostwach Świata. Dzisiaj jesteśmy na drugim dniu tak naprawdę naszych zmagań. Ja dzisiaj wylądowałem na rezerwie. Zmieniliśmy się z Archim, co było ustalone od początku, tak żeby każdy mógł sobie spróbować wędkowania. I dzięki temu nagram dla Was dzisiaj film, bo chciałem oddać mniej więcej ten klimat, który tutaj panuje, te emocje, przedstawić już taką finalną taktykę, jaką mamy opracowaną. Fajnie nam to wczoraj wyszło, bo mamy 6 punktów, 6 punktów, 3 punkty tutaj Patryka, który się wybił do przodu, bardzo dobrze mu poszło. No i niestety jedna dziewiątka. I dzisiaj właśnie dajemy Jakubowi szansę się poprawić, wybić i będziemy z nim tak naprawdę cały dzień na stanowisku, także ma dzisiaj do opanowania poprawę, duży stres, bo uwierzcie mi, nie jest łatwo siedzieć tutaj na koszu między najlepszymi zawodnikami z całego świata, żeby się po prostu troszeczkę pokazać, trzeba od siebie dużo dać i to jest fajne. Na 14 zawodników sektory są dzielone, więc myślę, że te wyniki od 1 do 6 są całkiem fajne, prawidłowe. Jesteśmy w grze tak naprawdę, chcemy więcej, idziemy na ogień. A zanim przejdziemy na stanowisko i tak dalej, chciałbym wam pokazać trochę klimacie, jak to jest wieczorem, jak to wygląda po drodze i tyle. Zapraszam do oglądania. Back, back. Już jesteśmy na boksie, to nasi kochani chłopcy, pracujący dla nas bardzo mocno, codziennie. Od rana do nocy, z czego widzieliście ujęcia, gdzie się przypony kręciły, kukurydza się mieliła. Także tutaj Tomcio, Michał, Radek i Marcin, naprawdę dziękujemy wam za to. To jest to oddanie. Wiemy po naszej stronie. I tutaj zaczniemy od tego, że pokażę wam, co mamy w wiaderkach, bo tutaj jest bardzo ważne rzeczy są, na co my się zdecydowaliśmy. Przede wszystkim mamy naszą ciemną zanętę z dodatkiem słodkiej, klasycznej zanęty. W bardzo małych proporcjach tej słodkiej. Po to, żeby ją po prostu zrobić takiego ciemnego sweet fish meala, co jest bardzo dobre na karasie. Coś takiego jak Sonobites F1 Dark. Taki na wzór. Tu mamy rzeczy, które nam bardzo paliły na treningu, czyli mielona kukurydza, kukurydza i robaki. Tu są akurat żywe, bo Tomcio teraz będzie zaparzał dla nas świeże, które są martwe, bo po prostu tymi robakami kukurydzą nęcimy i one dają rybie, dają karasie i dają karpie. Niezależnie, czy są same robaki, czy sama kukurydza, mieszamy te dwie rzeczy po prostu. I dzięki temu jesteśmy w stanie łowić ryby. I teraz najważniejsza rzecz. Tu nie ma żadnego wrzucania, że się wrzuca dużymi koszykami, robi się, kurde, bombowisko jakieś, nalot i się łowi. Tylko łowimy mało, a często z tym, że bardzo pozytywnie. O tym będę opowiadał później, bo to właśnie daje te karasie. My zdecydowaliśmy się robić to na linii osi, bo tam nam się trafiały karpie. Jak się wczoraj okazało, niektórzy zaczęli robić to dużo bliżej, bo wszyscy robią podobnie. To nie jest tak, że my żeśmy coś odkryli, jakąś eurekę, bo właśnie to jest to, że inne teamy robią bardzo podobnie, zwłaszcza Węgry, Czechy, które są bardzo wysoko, tylko że oni zrobili to bliżej, na 40 metrach i wiedzieli od początku, że trzeba bardzo często przerzucać. U nas to było czasami czekanie na początku na treningach 4-5 minut, bo to dawało karpie. A jak się okazało wczoraj, już na łowieniu pierwszym, że trzeba przerzucać co 2 minuty, tak żeby te karasie utrzymać. Jak się im pozwoliło odejść, to się traciło czas i tak ja właśnie miałem, że ja tą godzinę drugą przesiedziałem praktycznie na zero. Dopiero później się szybko, że tak powiem, zrehabilitowałem i do końca już łowiłem ryby, co dało mi to 5,5 kilo i szóstkę w sektorze. Bez tą godzinką bym skoczył wyżej, na 3-4 myślę może, jak z karpiem to nawet ich można byłoby wygrać. No ale tak to jest na takich zawodach. Podoba nam się, że mamy taktykę podobną do tej węgierskiej, do takich teamów, które są naprawdę wysoko, że udało nam się to rozpracować, że to działa, no ale trochę szczegóły jednak niektóre zawodzą, są lepsi od nas. Ale dzisiaj czas, żeby jeszcze się wybronić, żeby tej pierwszej dziesiątce się co najmniej utrzymać, a najlepiej iść do góry. Także tutaj się robaczki zaparzają. I jedziemy z tematem.
Tak ustalamy dystans na początek, no to jak to będzie, Jakub? No mamy punkt zaczepienia, te żółte boje. Będziemy celować na pierwszą od lewej. Tam będziemy nęcić wszystko, a będziemy uciekać, jeżeli będziemy chcieli łowić poza łowiskiem, na tą czerwoną. I pięknie. I razem wspólnie będziemy wypatrywać tam karasiowych gejzerów. Tak, będziemy je próbować. W tym momencie nasz wspaniały zawodnik Jakub Siow się gruntuje. Znaczy się przejeżdża z 60 do 50, żeby się upewnić, że jest dobrze. Ustawiamy na pewno na długą linię, tak jak na treningach, mimo wszystko. Bo tam po prostu potrafimy coś robić. Cały knyf polega na tym, że to jest tak daleko, a trzeba bardzo często przerzucać, bardzo szybko nęcić. I to im dalej, tym trudniej się to robi i tym dłużej to trwa. Dlatego tu potrzebna jest taka, wiecie, szybka ręka, sprawny kołowrotek i dobry sprzęt. Kontrola zanęt. U nas. To prezentacja. Thank you, boys. Że tak wygląda kontrola zanęt, to możecie zobaczyć Nika Speeda, z którym mamy bardzo fajny kontakt. Widzieliście na Facebooku pewnie zdjęcia, łapki se zbijamy. Italia, która tu jeździ na hulajnodze, a nie powinna, nie to Romania akurat. Ale też tam były jakieś przypały, ja tam nie wnikam. Ale takie rzeczy się dzieją. Głównie w strefie kapitańskiej. W strefie zawodniczej jest bardzo fajnie, wszyscy se piony zbijają, się cieszą, łowią. Uśmiechnięci, bardzo fajnie. W strefie pleców, a potrafi się coś zadziać. No po prostu chyba trenerzy mają takie coś w sobie, że czują się do tego, żeby kogoś opierdolić. No ale to już tak jest. Także linia dystansowa jest ustawiona na 63 metry, blisko bojek, bo wcześniej jest troszeczkę mułu. Czyli troszeczkę ryzyko, jeżeli wiatr przyjdzie, słuchajcie, w tą stronę, te bojki się przesuwają i być może wytnie nam łowisko, ale poradzimy sobie. I druga linia też fajnie wygruntowana. Zaraz zobaczymy, ile to jest metrów, gdzieś w okolicach 40 będzie. Jest twarde, wchodzące w miękkie. Z tym, że musimy się skupić na jednej linii. To jest właśnie tutaj część tej taktyki bardzo istotnej, że tutaj nie można skakać, nie można odpuścić, bo jak się odpuści, to karasie od razu odchodzą. Je trzeba naprawdę energicznie, systematycznie, bardzo rytmicznie łowić. Poprzez przerzucanie podajnika co 2-3 minuty, słuchajcie, naprawdę to jest sporo. Jeżeli łowimy na dystansie, to dodatkowo jest trudniej te tempo tam utrzymać, bo jest jeszcze czas zwijania i te rybki uciekają. Dlatego tam donęcamy po 3-4 podajniki, koszyki, kto tam co lubi. Co 3 ryby albo co 3 rzuty, tak to wygląda. Na krótkiej linii można to robić po prostu samym rzucaniem. I tak właśnie łowili Węgrzy na przykład. Gdzieś tam na początek coś i potem te łowisko mało często się budowało. Także tutaj Siofek jedzie. Jak się rozłoży, to coś poopowiada może dla nas też. Jeszcze raz pokaż tego game changera. Zrobimy takie lokowanie produktu dla firmy Matrix, która jest... Nic nie, mów, go pokaż. Chyba ja tu gadam, a ty nie masz mikrofonu. Bardzo się Siowkowi podoba ten matrixowy. Niezłe cacko mówi. Cacuszko. Co mamy? Pelecik mamy. Nasz Disc Plus Pro. 3 do 1 chyba. Chyba 3 do 1. Fajnie się sprawdza, szybko wybucha. Zanęta jaką mamy? Nasza Pro, plus trochę słodkiej, tak plus trochę słodkiej do szybkiego pracowania, do karasi. I mielona kukurydza do podajnika, zwykła, żeby trochę utrzymać ryby. Białe robaki fajnie wabią karasie do podajnika, jak dajemy z białą kulką. I żywe i topione, czerwone. I to w sumie tyle. Będziemy też mieszać pelecik z zanętą, zobaczyć co najlepiej się sprawdza. No, to taktyka jest bardzo prosta. Łapiemy najwięcej na dystansie. Systematycznie cały czas, żeby te ryby utrzymać, te karasie cały czas muszą dostawać jakąś smugę, dym. One wtedy najlepiej na to reagują. Jak się ucieknie na inną linię, to od razu tamta też gaśnie. No i jest, no będziemy podawać trochę więcej może grubej frakcji, żeby tego karpia gdzieś tam smyknąć. Ale najbardziej skupiamy się na karasiach. Tak jest, jogin. Jogin musi być. A wiecie, że to zegarek najczęściej używany przez terrorystów? Ten właśnie. Do bombek przyczepiają go. Z ciekawostek. Stare, dobre.
Jedziemy, siofek. No to ogień, nie? Ostro po swoje. Ostro po swoje. Dzisiaj się bronimy. Musisz się odbić. Jest ci to dane, ta szansa. Jak widzicie, gruby koszyczek, tu najpierw przeszkadzamy na szorcie i dajemy sobie opcję B. Czyli nęcimy krótką linię na początek, z pierwsze 5 minut. Mamy dosyć konkretnego sąsiada, który jest, no, ma sporo armat i nęci nam też dystans. Nie wiemy, czy chce nam to utłuc, czy też będzie próbował łowić, bo nęcenie grubym koszykiem, no niestety, to no, nie jest za dobrą opcją. Wszyscy, którzy są wysoko, nęcą tak jak, mniej więcej tak jak my, to na tym samym polega. Czyli zrywanie mniejszych jakichś tam koszyczków, małych podajników gdzieś z dna i bardzo szybkie łowienie. Im dalej, tym ciężej. To już to mówiliśmy, tak? I zobaczymy, co się na tym dystansie dzieje, bo tam na to liczymy. Tak to potrafimy robić. Brawo. Pięknie. Pięknie. Ładnie poszło. Dobra. Teraz wsparcie będzie siowka. Odłączamy się na chwilę. Magnecik idzie mini bąbelek różowy. Nie chcę za dużo przeszkadzać. Pelet i widzicie robaki z góry. I jeszcze często też kukurydzę kładamy. Pierwszy rzut do wody. Oby z rybą od razu wrócić. I to będzie to. Udało nam się całe szczęście już złowić pierwszą rybę. Sąsiedzi mają po dwie. Ale przechylamy szale do nas teraz. Już donęciliśmy drugi raz. To jest tak jak mówiłem. Bardzo szybko trzeba reagować. I teraz Jakub bardzo szybko musi wrócić do wody i utrzymać te ryby. I zabrać je sąsiadom. Już nam się udało troszeczkę. Jest pierwszy. Mikro karaś. Słuchajcie, to nie jest super fajne łowienie. To jest wymagające łowienie. Jeszcze małych ryb. No ale dobrze. Jest dobrze. Na razie, mówię, uspokajamy. Jak już tutaj osiągniemy fajny taki rytm, to wtedy wrócimy do nagrywania. Bo teraz musimy to tu ustawić sobie fajnie. Wszystko tak, żeby już było, żeby działało po prostu. Jak widzicie, nie idzie nam to. Mamy jedną rybę po pierwszej godzinie, walczymy o przetrwanie. Na lewo są cztery ryby i tam generalnie ktoś ma chyba nawet siedem. Mam napisane, ale nie chcę tego pokazywać. Tutaj dwa małe karpiki po lewo od nas wjechały, więc nie fajnie. Ale gościu chytry był, bo zanęcił 5 minut przed tą linią, którą 5 metrów przed linią, którą my nęciliśmy i przyrzucił się na linię, czyli tak jakby bez nęcenia złowił te karpie z obrzeży tego, co zrobił. A tu na prawo od nas jest 1-1-0. Więc tak jakby należymy do strefy, w której jest mniej ryb. Tutaj od siowka się zaczyna bardzo słabizna taka po prostu, bo tu wszyscy mają zawodnicy po jednej rybie, tam jest nawet 1-0, więc będziemy kminić tu coś zmienić, bronić się. Na pewno jeszcze pierwsza piątka w zasięgu. Fajnie złapaliśmy w końcu wiatr w żagle. Powtarza nam się sekwencja. I rotujemy, czyli taki rytm się tworzy, ale na krótkiej linii. Szybko co dwie minutki przerzucamy. Samym peletem, tak, siofek? Tak. Samym pelecikiem. Także fajnie, bo idzie nam trzecia rybka. Odbudowujemy straty, mam nadzieję. No. I cyk, i taki gargamel wchodzi. I tego się trzymamy. Mamy jeszcze 10 minut i donęcamy też dystans, bo liczymy, że w dystansie wpadną jeszcze ryby potem na pewno, ale teraz skupiamy się na krótkiej linii, nie możemy skakać między nimi za często, bo nie chcemy jakieś stracić, no chyba, że tu też coś się wydarzy, przygaśnie, albo nie opanujemy tematu. Posłuchajcie, zarąbiście, udało nam się przyciąć karpia, także game changer. I siowek spokojnie, tak jak na komercji z jego holu, jak udyzia. Fajnie, że jest, one nie są za duże, więc powinno to wszystko nam się udać. Jest! Pięknie! Jej. Działa i korzystamy. Następna. Jedziemy. Ogień! Budujemy, trzecia godzina. Budujemy, łowimy. Mamy większe karasie.
już rywalizujemy o drugie, trzecie miejsce w sektorze w tym momencie. Zobaczcie, jak idzie, jak zwierz dziki. Goni się, tak pięknie. Fajnie, że udało nam się znaleźć jakiś punkt zaczepienia. Kurczę, nie mamy już mikrofonu, potem podłączę. Mamy już rybę z osi teraz, bo przygasło nam tutaj, a tam pilnowaliśmy, słuchajcie, było ciężko pilnować dwóch linii, żeby to się utrzymały ryby, no i jest z osi. Druga sztuka, razem zobaczcie sobie na moje tu zapiski. Kurczę, mam fokus. Zobaczcie sobie na moje zapiski, jak to wygląda. Pierwsza godzina była słaba, a potem widzicie, jest coraz większy ogień. Teraz jesteśmy już tutaj, przy czwartej godzinie, a piątej nie mam, bo piąta to już ma być po prostu orka. I tutaj są wyniki, my jesteśmy na szóstce. 1, 5, 13, z tym, że kropki u góry to są karpie. Mamy karpia, jest dobrze, walczymy. Oj, słuchajcie, jesteśmy mega skupieni, walczymy. Ostatnia szansa, żeby na osi może jakiegoś karpia uszczelić, bo potrzebujemy dosłownie kilka ryb, żeby przebić się na trzecie miejsce, bo jeżeli ich nie złowimy, to jest tak bardzo, bardzo wyrównana walka, jeżeli chodzi o trójkę. Będą małe różnice i nie wiemy, czy w tych różnicach to nam się poszczęści, dlatego, kurczę, jest ciężko, ale i też jest w sumie dobrze, tak? W sumie jest dobrze. Mamy jeszcze na krótkiej linii podnęcone i zaraz wracamy na krótko, dołowić jeszcze chociaż kilka rybek, bo strasznie wszędzie zgasło. Po takim fajnym wyskoku 13 ryb, potem z 6 ryb, wszyscy zjechali na 3-4 sztuki na godzinę, tak, zresztą tak jak i my. Więc tutaj ostatnia te pół godziny jest bardzo kluczowe. Jeżeli chodzi o pierwsze i drugie miejsce w sektorze, to jest już rozdanie, bo mamy karpia 5 kg wjechał, 3 stanowiska od nas, więc tam jest sektor po prostu zniszczony od razu. Niestety tak to jest tutaj, że tutaj bez tego karpia ładnego to walczy się karasiami. To właśnie robimy, tak? Nadzieja, marzenia byłoby na tego karpia też. Mamy jednego małego, ale takie piątki, szóstki, które tu pływają, to jest naprawdę już mega fuks. To musi być szczęście do tego tematu. Także Jakub tu dzielnie walczy. Fajnie, poprawa wyniku na pewno jest ze wczoraj, więc mega spoko. I do przodu. I będziemy się widzieć z ważenia już z finału tego, być może z bankietu. Zobaczymy, jak to się nam poukłada wszystko. Nasz wynik teraz idzie, kurczę, jest blisko, naprawdę. Modlimy się o 5,5. 3 kg 100 test. 3700, słabo, niedobrze. Także pora na podsumowanie całości, jeżeli chodzi o wyjazd na Mistrzostwa Świata. Zacznijmy sobie w momencie, w którym skończyliśmy, czyli od ważenia Jakuba podczas drugiej tury. Udało nam się zdobyć 8 punktów sektorowych. Nie był to wynik taki, na który liczyliśmy, bo licząc te wszystkie ryby i tak mniej więcej sprawdzając, co się dzieje w sektorze, wydawało nam się, że jesteśmy wyżej. Dlatego, że bułgarskie dzieci, które liczyły, czyli tak zwani stewardzi, nie robili tego poprawnie. Robili to bardzo źle i ja, nie patrząc na sąsiadów, tylko chodząc co godzinę i spisując wyniki, miałem, że tak powiem, błędne pojęcie na temat tego, kto co łowił. No i zawaliliśmy pierwszą i półtorej godziny na koniec, więc mieliśmy 2,5 godziny tragiczne, czego nie widzieliście, bo te ostatnie półtorej godziny to była walka o jakiekolwiek branie, gdzie ja już się odłączyłem od kamery, wspólnie z Jakubem próbowaliśmy jeszcze coś złowić, bo było bardzo mało, brakowało. Wyjechał karp 5 kilo gdzieś tam 3 stanowiska dalej. Generalnie co poszło nie tak, bo chcieliśmy uzyskać lepszy wynik niż dnia wcześniejszego, gdzie już się nauczyliśmy, że nie można stawiać na te karpie. No i niestety dalej, że tak powiem, postawiliśmy na linię dystansową, przy czym sąsiad nasz zanęcił tą linię dystansową szklanką i on nam ją obciął. I dlatego na pierwszej godzinie na dystansie nie złowiliśmy nic. To był pierwszy błąd, bo cofnęliśmy się bliżej, gdzie udało się te rybki odławiać. Straciliśmy pierwszą godzinę, to już straciliśmy 3-4 punkty sektorowe, bo tam trzeba łowić cały czas, to jest naprawdę wysoki poziom i dlatego wtedy się tylko leci w dół. Druga kwestia jest taka, że gdzieś tam marzeniami żyliśmy w temacie, że złowimy tego karpia i podawaliśmy tą kukurydzę, mieloną kukurydzę. Gdzieś tam próbowaliśmy kilka razy przeczekać branie tego karasia, co było też błędem. Trzeba było łowić tak jak ustaliliśmy po pierwszej turze, czyli zanęta i bardzo, bardzo częste przerzucanie. Piotr z naszej drużyny drugiego dnia uzyskał jeszcze lepszy wynik niż dnia wcześniejszego i w ogóle Piotr zrobił najlepszy wynik z nas wszystkich, więc gratulacje Piotruś, pięknie Ci się to udało. Piotr dodatkowo jeszcze miał wycieniony zestaw, gdzie my, myśląc o karpiach, poszliśmy w żyłki 0,18, 0,16, wiecie, takie tematy, a Piotr poszedł jeszcze niżej i złowił tych ryb drugiego dnia przez to, że jeszcze się wycienił jeszcze więcej. Więc podsumowując szybko błędy,
błędy. Wycienienie zestawu powinno być większe niż to zrobiliśmy. Więcej zanęty, mniej kukurydzy. Łowienie ryby bliżej, a nie dalej. Z tym, że my stawialiśmy na tej osi w ten temat. Stewardzi i ten poziom, że tak powiem, organizacyjny tych zawodów pozostawia wiele do życzenia. Słuchajcie, światowy poziom w naszych głowach, w marzeniach wygląda bardzo jakoś tak spektakularnie, a to wszystko wyglądało jak, no, w jakimś kole PZW, bym tak powiedział. Oprócz tego bankietu finalnego to nic spektakularnego. Uważam, że przerost formy nad treścią. Nie mam nic do tego wyjazdu, bo jestem mega szczęśliwy, że tam byliśmy. Widziałem to na własne oczy. Było świetnie. Osobiście te błędy popełniliśmy, o których wam powiedziałem. Myślę, że to było troszeczkę nie do końca to, co powinno być pod względem właśnie tego wyciągania wniosków, jeżeli chodzi o najlepszy wynik. Jednak ten trening dał nam do myślenia, że może uda się złowić karpia, a faktycznie to było błędne założenie, bo trzeba było łowić karasie i to w potężnej ilości i wtedy fuksiarsko, jakoś bonusowo złowić karpia i to by było to. Wtedy byśmy skoczyli na pewno wyżej. Niemniej jednak osiągnęliśmy bardzo dobry wynik, bo jesteśmy w środku całej stawki, nawet troszeczkę powyżej, prawie że w pierwszej dziesiątce, bo niestety drugiego dnia spadliśmy zamiast zyskać, co było tak troszeczkę dziwne, bo już wiedzieliśmy mniej więcej co robić, co pali, a jednak to jeszcze tak do końca nie poszło, bo tak powinno być, jeżeli chodzi o te wnioski z pierwszego dnia. Już wiedzieliśmy, że trzeba łowić karasie, że trzeba łowić bliżej, to wszystko wiedzieliśmy, ale jednak dalej trzymaliśmy się tej taktyki wypracowanej, bo z tym się czuliśmy po prostu lepiej i tak to po prostu było. My się tam pierwszy raz i tak fajnie, że udało się rywalizować na wysokim poziomie. 11 miejsce na 26 składów, to jest bardzo dobrze. Uważam, że jak na pierwszy raz to spoko. Jest kilka rzeczy do poprawy. Na pewno doświadczenie, które zebraliśmy, pozwoliłoby na to, jakbyśmy jechali w przyszłości, osiągnąć lepszy wynik, ale słuchajcie, to już tak nie będzie. Pojedzie nowa ekipa, co roku tak jest i to będzie już zupełnie inną drogą prowadzone. Jeżeli o mnie chodzi, to mi się podobało, że to były drużynowe zawody i jechały drużyny. Takie jest moje zdanie, taka jest moja opinia. Jeżeli o mnie chodzi, to ja po prostu jestem zadowolony z moich 6 punktów. Też miałem drugiego dnia ochotę na to, żeby no jednak jeszcze bardziej się sprawdzić, bo właśnie mi się udało pierwszego dnia zrobić to, że te karasie miałem i je odławiałem cały czas. Oprócz tego, że w pierwszą godzinę nie wiedziałem, co się dzieje, jak często przerzucać, trochę przeczekiwałem, to potem się nauczyłem tego, że trzeba szybko to robić, szybko przerzucać i ja te karasie miałem już od drugiej godziny do samego końca i miałem 5,5 kg w karasiach, więc trochę ich wydłubałem, ja byłem zadowolony z tego. Jednak, tak jak mówię, pojechaliśmy tam jak na przygodę z takim dużym angażem właśnie indywidualnym. Ja chciałem, żeby każdy z naszej drużyny mógł spróbować swoich sił, mógł połowić, dlatego drugiego dnia była zamiana. Było nam szkoda trochę Jakuba, że mu nie poszło, bo Jakub to jest naprawdę bardzo dobry wędkarz, jest młody, ambitny, ma tą parę i chcieliśmy mu dać szansę drugiego dnia, bo teoretycznie to najsłabszy powinien odpadać i wtedy ktoś wchodzi z rezerwy. My zrobiliśmy to inaczej. Jechaliśmy po prostu jako drużyna, wróciliśmy jako drużyna, wzięliśmy wynik na klatę jako drużyna, bawiliśmy się świetnie jako drużyna i naprawdę mega zacnie było, przygoda wspaniała, ubawiliśmy się śmiechu, popachy, roboty też kupa. Także było naprawdę super. Także tyle ode mnie. Ja powiedziałem szczerze, tak jak to czuję. Być może troszkę przesadziłem z organizacją, ale ja ze swojej perspektywy, patrząc na tych stewardów, tak to po prostu odczuwam, ale też wydaje mi się, że świat taki jest. Po prostu nie możemy oczekiwać, że z tyłu stewardem będzie osoba, która wszystko zrobi dobrze. To z reguły są młodzi ludzie, dzieci i oni wiecie, jakie są czasy. Więc też nie do końca się można do tego przyczepić. Jeżeli chodzi o bankiet, spotkanie z ekipami z całego świata, zwłaszcza tutaj z Anglią, z którą mieliśmy fajny kontakt, to tak to jest. A teraz cieszymy się już normalnymi rybami, braniem i to jest piękne. Trzymajcie się.